Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam Was na kolejnych naszych warsztatach online. Czyta mi się. Normalnie spotykamy się w Białołęckim Ośrodku Kultury, ale cieszę się, że chociaż tak możemy się teraz zobaczyć. W tym roku mamy temat Słyszę, widzę, czuję, czyli podróż w świat zmysłów. Bardzo się cieszę, że widzieliście pierwszy i drugi odcinek online. Cieszę się, że wstawiliście na naszym profilu na Facebooku zdjęcia z tego czasu, jak się bawicie. Jeżeli macie ochotę, możecie teraz też zrobić zdjęcia i umieścić je na profilu na Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Na pewno wszystkie zobaczę, na wszystkie odpiszę. No to zaczynamy! Dzisiejszy już trzeci odcinek naszych warsztatów online, naszej wspólnej podróży w świat zmysłów, ma tytuł Pachnące czy śmierdzące? Porozmawiamy o zmyśle węchu. Zmysł węchu mamy dzięki naszemu nosowi. To nim wyczuwamy różne zapachy. I te, które są dla nas przyjemne, i te, których wolelibyśmy nie czuć. Ale zmysł węchu pomaga nam też w tym, żeby zachować, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo. Na przykład dzięki właśnie nosowi, zmysłowi węchu możemy wyczuć, że gdzieś pali się ogień. Ogień ma specyficzny zapach. I kiedy go wyczujemy, może okazać się, że gdzieś coś się pali, że jest pożar, że musimy zareagować, ratować się. Więc zmysł węchu jest bardzo pomocny. Zamknijcie teraz oczy i chwilę pooddychajcie głęboko, wciągając powietrze przez nos. Zastanówcie się, co teraz czujecie. Ja czuję, że ktoś gdzieś gotuje zupę, chyba ogórkową. Ciekawa jestem, jakie zapachy Wy teraz wyczuliście. Żeby wzmacniać nasz zmysł węchu, warto robić różne zabawy oddechowe. Dzisiaj chciałam Wam pokazać jedną z nich. Będziemy do niej potrzebować miskę, w której już jest woda, słomkę i płyn do mycia naczyń. Na początku nabierzmy powietrze nosem, a wypuśćmy usta. Teraz zróbmy to samo, tylko przez słomkę. Połóżcie drugą rękę tutaj, żeby poczuć to powietrze. Czuliście? Dobra. Dodajemy do wody kilka kropli płynu do naczyń. Najlepiej jedną albo dwie. Zapomniałam otworzyć. Jedna. Druga. Teraz mieszamy. Będziemy teraz dmuchać w tą słomkę tak samo jak wcześniej, tylko trzymając ją w wodzie. Ważne jest, żebyście nie pili tej wody, tylko w nią dmuchali. Nabieramy powietrze nosem, a wydmuchujemy ustami. Jeszcze raz, dobra? Bardzo lubię tę zabawę. Teraz chciałam Wam zaproponować zabawę zapachową, w której stworzymy pachnący obraz. Ale najpierw muszę Wam coś powiedzieć o naszym zmyśle węchu. Nasz zmysł węchu, kiedy czuje mocne zapachy, na przykład jak Wasza mama albo tata wybierają perfumę, to kiedy powąchają już 2-3 rodzaje perfum, to później ich zmysł węchu działa słabiej i wszystko się miesza. Nie czuję tak dokładnie tego zapachu, który by chcieli. Ale jest na to na szczęście sposób. W zabawach, w których będziemy
wąchać różne zapachy mocne, których jest dużo, przydadzą nam się ziarna kawy. Kiedy już czujecie, że wasz nos, wasz zmysł węchu jest zmęczony, powąchajcie ziarna kawy. Oczywiście nosem. Spróbujcie, on wtedy się oczyszcza. Zróbcie to teraz na próbę. Żeby stworzyć nasz pachnący obraz, potrzebujemy jakiejś kolorowanki, najlepiej takiej, gdzie są dosyć duże pola. Ja wybrałam akurat kwiatek, deski albo jakiejś folii, żeby osłonić stół, miseczek, łyżeczek i kleju. Do tych miseczek wsypujemy różne przyprawy, które mają intensywne kolory i różne zapachy. Ja wybrałam paprykę, curry i bazylię. Ale możecie wybrać zupełnie inne. Takie, jakie chcecie. No, to przechodzimy do zabawy. Będziemy kleić daną część naszego obrazka i wysypywać łyżeczką albo palcami na ten klej przyprawy, żeby się przyczepiły i żeby powstał pachnący obraz. Zaczynamy. Ja w środek mojego kwiatka wysypię taką żółtą przyprawą curry. Paluszkiem trochę rozprowadzę. Płatki będą czerwone, więc użyję papryki. O, jak trochę tego wam odpada, to możecie sypać na tackę, wtedy będzie też łatwiej posprzątać niż ze stołu. I na płatki chcę wysypać paprykę. Warto trochę palcem rozprowadzać, bo wtedy łatwiej się przykleja. Jak wasz nos już jest zmęczony od tych mocnych zapachów, powąchajcie kawę. To tak, jakbyście myli zmysł węchu. Kawa go czyści, tak, neutralizuje te zapachy. Pozbywa się tych ostrych zapachów. Strzepnę. Na razie mam taki obrazek, jeszcze łodyżka. Do łodyżki użyję suszonej bazylii. Możecie też oczywiście wąchać swoje przyprawy, a później kawę. Ważne, żebyście też poznali, jakie przyprawy mają zapachy. Ja już mam gotową pracę, strzepnę. Popatrzcie, to jest mój pachnący kwiatek. Mogę go powąchać. Pachnie wieloma przyprawami. Papryką, curry, bazylią. Zupełnie inaczej niż kwiatki na łące, ale też ciekawie. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy obrazki stworzyliście, co wybraliście, jakie przyprawy użyliście. Jeżeli chcecie, możecie zrobić zdjęcie waszych obrazków i umieścić na profilu Białołęckiego Ośrodka Kultury na YouTubie albo Facebooku. Na pewno zobaczę wasze prace. Mój stół zapełnił się wieloma rzeczami, a to dlatego, że chcę wam pokazać, jak wykonać takie pachnące mydełka. Zaraz sami zrobicie takie eleganckie mydło. Będziemy do tego potrzebować tarki, jakiejś tacki albo blatu, którym osłonimy stół. Też talerzyka do tarcia. Miski, łyżki, foremek silikonowych mogą być takie, jak ja mam, połączone ze sobą. Mogą być pojedyncze w kształtach kółka, serduszka, jakie macie. Lepsze są foremki do babeczek niż do lodu, więc jeżeli takie macie, to lepiej z nich skorzystać. Białe mydło w kostce,
dodatki do naszego mydła. Ja mam na przykład takie kwiatki szafirki, wysuszoną skórkę pomarańczy i laseczki cynamonu połamane na kawałki. Jeżeli macie skórkę wysuszoną od cytryny, grejpfruta albo płatki róż, to też te mydła wyjdą bardzo ładnie. Możecie wybrać takie dodatki, jakie chcecie. Mam też ziarna kawy do wąchania, żeby przeczyścić mój nos od tych wszystkich zapachów, ale też można je dodać do tego mydła. Będzie wtedy mydło o zapachu kawy. Potrzebny jest też czajnik z gorącą wodą. Tutaj pewnie warto, żeby jakaś osoba dorosła Wam przy tej części zadania pomogła. Dobra, to zaczynamy. Najpierw bierzemy kostkę mydła i trzemy ją na takich małych oczkach, ale nie na tych najmniejszych, tylko na tego typu. Dużo potrzeba leczyć tego mydła, więc ścieramy. Kiedy mydło się ściera, to czuć mocno jego zapach. Wąchajcie. Najlepiej zetrzyjcie całą kostkę, ale jak nie macie siły, to może być trochę mniej. O, może już starczy, najwyżej jeszcze do. Takie płatki mydlane można w ogóle użyć do kąpieli, one się wtedy rozpuszczą. Ale my zrobimy takie mydełka. Włóżcie płatki mydlane do miski, a w tym czasie nie będę mówić, bo zagotujemy wodę. Przerwę, żebyście mnie słyszeli. Jeżeli chcemy użyć takich drobnych elementów, jak skórka pomarańczy czy ziarna kawy, możemy je dodać teraz i wymieszać. A jeżeli coś, co ma być tylko na wierzchu, tak jak te szafirki, a pod spodem nie, to dodajemy je później. Ja najpierw zrobię z wymieszanymi ziarnami kawy. Włączam dalej czajnik, bo musimy mieć wrzącą, ugotowaną wodę. Do tej masy dodajemy trochę ciepłej wody, takiej gorącej. Ważne jest to, że nasza masa po wymieszaniu ma być gęsta, więc nie dodajemy dużo tej wody, a jak dodamy za dużo, to musimy dosypać płatków mydlanych. Do oblania wrzątku poproście kogoś dorosłego. Na razie wleję tyle, najwyżej doleję. I mieszamy. Nasze płatki rozpuszczają się i zaraz powstaje taka gęsta masa. Moja jest zbyt wodnista. Muszę dołożyć płatków. Też jak chwilę postoi, to trochę zgęstnieje, ale ma być taka bardzo gęsta, nie może być wody w niej. Taka gotowa masa wygląda o tak, jak takie gęste ciasto. Masę wkładamy do naszych foremek. Zmieniła ona kolor na taki trochę brązowy dzięki kawie. Wyszło mi tej masy na dwa mydełka. Jak wypełnimy całe pudełka, to u
uklepujemy. Zostało mi ziarenka kawy, musiałam je zdjąć palce. Dobrze, zaraz Wam pokażę, jak zrobić takie mydło, gdzie jest tylko coś na wierzchu. Teraz starte białe mydło znowu włożę do miseczki i od razu włączę wodę, bo potrzebujemy znowu wrzątku. Zostawiam trochę mydła, gdyby znowu masa była za rzadka, ale teraz postaram się grzać tej wody mniej. Poczekam, aż przestanie parować. I teraz postaram się wlać jedną łyżeczkę na początku. I jeszcze drugą. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Mieszamy naszą masę. Nadal się jest za mało, więc wlewam jeszcze trzecią łyżkę. Warto wlewać łyżkami, żeby na pewno nie było tej wody za dużo. Pamiętajcie, nasze płatki mamy się rozpuścić, ale nadal ta masa ma być gęsta. I dosyć gładka. O, taką mam gotową masę. Wkładam ją do foremki. Tym razem zrobię takie mniej, jeszcze bardziej płaskie mydełka, bo chcę Wam pokazać też dwa sposoby ozdabiania takich wolnych mydełek. Uklepuję. I kiedy mam już takie białe mydła w środku, biorę takie rzeczy, które chcę położyć na wierzchu, na przykład szafirki i lekko wciskam je w tą masę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. W drugą włożę kawałki cynamonu. Ładnie pachnie. Tak wyglądają moje mydła. Teraz trzeba poczekać, żeby one trochę ostygły i kiedy foremka, warto je położyć albo w pokoju, albo na balkonie, jak macie taką możliwość. Kiedy foremka będzie już zimna, włóżcie swoje mydła do zamrażalnika. Wtedy po jakichś 30 minutach, godzinie warto je wyjąć z zamrażalnika i kiedy je się wyjmie z tych foremek, wyciśnie, to będą takie mydełka, które możecie postawić w łazience, używać oczywiście, one czyszczą ręce i nie tylko, ale też możecie dać komuś w prezencie. Warto wtedy na przykład dokleić jakąś wstążeczkę albo ładnie zapakować. To koniec naszych mydlanych zabaw. To już koniec naszych dzisiejszych zapachowych zabaw. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Tak jak zawsze na naszych też warsztatach w boku czytamy wspólnie książki właśnie o różnych zmysłach. Zaraz będziecie mieć tutaj wyświetlone tytuły książek. Zachęcam, żebyście je w domu wspólnie z rodzicami, dziadkami poczytali. I już się widzimy za tydzień, w kolejną sobotę, na już następnej wspólnej podróży w świat zmysłów. Serdecznie Was zapraszam. Cześć!